Cześć, witam Was na wirtualnej lekcji z wychowania fizycznego. Tematem naszych dzisiejszych zajęć będzie tenis stołowy. Popularna jego nazwa to ping-pong. Co będzie nam potrzebne? Strój sportowy, rakietka oraz piłeczka do ping-ponga. Pewnie zastanawiasz się, jak w zaciszu Twojego domu, w bloku czy w pokoju można poprowadzić zajęcia z tenisa stołowego, gdzie nie ma stołu, nie ma kolegi bądź koleżanki. Zaraz Ci to pokażę. Pierwsze ćwiczenie będzie polegało na tym, że trzymamy rakietkę w prawej dłoni, następnie odbijamy piłeczkę prawą dłonią. Chcesz spróbować ze mną? To zaczynamy. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bardzo dobrze. Teraz kolejne ćwiczenie. Trzymamy rakietkę. Jak widzisz, jest jej czerwona i czarna strona. Poprzez obrócenie dłoni będziemy podbijać piłeczkę. Zobacz, jakie to proste. I spróbuj razem ze mną. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bardzo dobrze. Kolejne ćwiczenie będzie polegało na tym, że kładziemy na rakietce piłeczkę i staramy się, aby piłeczka nam nie spadła na podłogę. Popatrz, jakie to proste. To samo ćwiczenie możemy wykonać poprzez wstawanie do pozycji wysokiej i do pozycji niskiej. Popatrz, jakie to proste. Dobrze, wystarczy. Kolejne ćwiczenie. Podrzucamy piłeczkę i prosimy ją ugasić o podłoże. Podrzucamy. Podrzucamy. Jak zauważyłeś, wszystkie ćwiczenia wykonane są w pozycji niskiej. Teraz te same ćwiczenia wykonamy w pozycji wysokiej. Więc proszę, wstań razem ze mną. Trzymamy rakietkę w prawej dłoni i podbijamy piłeczkę. To samo ćwiczenie możemy wykonać, robiąc jednocześnie przysiad. Popatrz, jakie to proste. To samo, stajemy na lewej nodze i podbijamy. Dobrze, to samo w pozycji wysokiej poprzez obrót dłoni podbijamy piłeczkę. Zobacz. Kolejne ćwiczenie. Na rakietce kładziemy piłeczkę i staramy się chodzić wokół własnej osi tak, aby piłeczka nie spadła nam na podłogę. Tym razem stajemy na prawej nodze i staramy się tak, aby piłeczka nie spadła nam na podłoże. Dobrze, kolejne ćwiczenie, już trudniejsze, ale myślę, że na pewno większość z Was sobie poradzi. Podrzucamy piłeczkę i próbujemy ją utrzymać na rakietce. Popatrz jeszcze raz. Do góry. Do góry.
I jeszcze raz. Dobrze. I kolejne ćwiczenie. Podbijamy piłeczkę o podłoże. Każde ćwiczenie proszę, żebyś wykonał 8 razy w pozycji wysokiej oraz w pozycji niskiej. Na następne zajęcia będą to już zajęcia na stole do tenisa stołowego. Dziękuję Ci bardzo i życzę Ci powodzenia. Cześć!